Ruski ład to nie tylko Putin i jego zdemoralizowane państwo. To jest stan umysłu. To sowieckie podejście do standardów, do używania narzędzi, którymi dysponuje państwo. Używanie broni antyterrorystycznej Pegasus przeciwko własnym niewinnym obywatelom to sedno ruskiego ładu. Posłowie PiS-u wielokrotnie szydziliście z europejskich wartości. Deptaliście prawa mniejszości. Lekceważyliście prawo obywateli do prywatności. Putin robi to samo. Dla niego standardy cywilizowanych krajów to fantazje Zachodu. Podobnie z praworządnością. U Sowietów żadnych zasad. Władzy wolno wszystko. Wolno bezkarnie inwigilować, a później wolno wycierać sobie twarz pseudopatriotyzmem. Wyście, pani Kempa, panie Tarczyński, złamali podstawowe zasady. Szpiegowaliście własnych obywateli. Nie ruskich agentów czy Al-Kaidę, ale ludzi, którym zależy na silnej, praworządnej i demokratycznej Polsce. Bo takiego kraju dzisiaj potrzebujemy. Państwa silnego siłą swoich obywateli i ich wolności. Państwa, w którym obywatele mają zaufanie do instytucji. Wierzę, że taka Polska powróci, a ta wasza żałosna próba sowietyzacji, putinizacji Polski zostanie rozliczona. Dziękuję bardzo.